że blocki są dobre, no to już chyba udowodniliśmy to, że poprawili swoją jakość, są klockiem już pełnoprawnym, to już chyba wiemy, ale cały czas gdzieś jeszcze jest ta jedna walcząca wioska o to, by zostać gdzieś w tej złej krainie, a jest nią blocek z Pepco, więc dzisiaj sprawdzimy, czy blocki z Pepco nadal są blockami z Pepco. Zapraszam. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Co tu dużo gadać, co tu dużo przedłużać. Przed wakacjami blocków było naprawdę sporo. Na wakacje troszkę zrobiliśmy sobie od nich przerwy. Tam w międzyczasie były moje urodziny. Troszkę blocków od was dostałem, właśnie głównie z Pepco. No i minęły wakacje, myślę, że tych blocuszków będziemy powoli wracać, moi drodzy. Bo naprawdę klocek okazał się w porze, okazał się klockiem poprawionym. W szczególności do tego, co mieliśmy kiedyś. I z roku na rok progres tych klocków jest widoczny w moich oczach i na moim oczywiście kanale też. Ale nie będziecie go widzieć, jeżeli subskrypcji to nie zostawicie, także serdecznie was do tego zachęcam. To tutaj mamy, no te malutkie też mi tam poprzychodziły na urodziny. Tak jak mówię, no tutaj Pepco miało tą zadrę, miało tą dżazgę i powodowało to, że jakby blocek cały czas gdzieś należał do tej kategorii, no średnich klocków, to delikatnie powiedziane. I był od początku taki rozłam, że te zwykłe klocki będące na stronie są spoko, ale te na Pepco jednak trochę gorsze. I tak było od samego początku. Dziś zbadamy, czy to się zmieniło, bo mam pewne podejrzenia, że na szczęście tak, bo ta seria, właściwie poznałem tylko po blockowatości, po tym, że tutaj jest ta figurka, jak widzimy, Pepcowa. Natomiast fakt faktem jest, że no, cała reszta wygląda już mocno, dokładnie tak samo, jak wygląda regularna jej seria. I co mnie nawet dziwi, że tutaj w sumie nie mamy żadnego napisu, że dla Pepco. Nie widzę, ale to też nie jest regularna seria, w związku z tym, no dziwna sytuacja, powiem szczerze, jak dla mnie, no ale cóż, moi drodzy, dobra, mamy dwa woreczki, jak widzicie, całkiem sporo, dużo kloca. Ciekawe jest to, że spójrzcie, narzędzia są w takim oto blisterze do wyrwania, z takiego blisterka. Dajcie, moi drodzy, sekundę, ja oczywiście zaraz to sobie zbuduję, do was wracam, no i sprawdzimy te pepiszcze, jak to pepiszcze się ma. No i całość jest już zbudowana, no i chyba nie będę tu przedłużał, bo wszyscy czekacie na werdykt, czy jest dobrze, czy jest źle, a więc nie jest źle, może tak powiem. Mam wrażenie, że tutaj zostało również i z tymi pepkowymi klockami coś zrobione. Jest lepiej, ale faktycznie przez to, że miałem przerwę wakacyjną z klockami, muszę chyba do nich bardziej wrócić, więc za następną recenzję zrobię sobie tych normalnych, później znowu wrócimy do Pepco i tak dalej, bym się tu upewnił. Zacznijmy jednak od początku. Instrukcja, no cóż, faktycznie miałem tu lekkie problemy, byłem w gorszym oświetleniu niż tutaj teraz widzicie, no i z tym czarnymi, chociażby miałem pewne problemy, gdzieś tam musiałem spojrzeć. Natomiast ta instrukcja jest bardzo podobna, wręcz identyczna do oczywiście tych dużych, pełnoprawnych, pozwólcie, że będę tak nazywał, blocków, z wyraźnym zaznaczeniem, gdzie co ma być, z wyraźnym przygotowaniem tutaj elementów w danym ruchu, nawet zaznaczeniem, że teraz konstrukcję musimy obrócić. Także nawet jeżeli jakieś minimalne zgrzyty miałem, to tylko i wyłącznie z mojej własnej winy, a nie z winy instrukcji, to na pewno. Jak wyglądał sam proces budowania, czy bolą paluchy, czy uleciał mi jakiś paluch, uwaga, pokazuję, mam wszystkie, więc nic nie uleciało, moi drodzy. Natomiast to nie było aż tak piękne, przyjemne budowanie i tu faktycznie tylko po tym się domyślam, że to jednak nie są jeszcze te same klocki, które jak te pełnoprawne, bo jednak czasem trzeba było mocniej przycisnąć, ale to dokładnie tak samo jak w tamtych blockach, czyli plejty, no tu zdecydowanie dość dużo siły trzeba w tych płaskich elementach, by je szczepić. Także największe problemy miałem tylko tu w podwoziu właściwie, bo poza tym gdzieś tutaj wyżej tych problemów właściwie nie było. Szczepia się to może minimalnie zbyt ciężko, rozszczepia się, no właśnie niestety jeszcze gorzej, ale rozszczepianie to jest to, z czym ja od początku mam problem z blockami i coś, co zawsze doradzam w prawie każdym odcinku, by zaczęły być dodawane separatory po prostu do tych zestawów, bo naprawdę paluchami coś tu rozdzielić, jeżeli zrobimy błąd, jest strasznie ciężko. Generalnie więc mamy pewność, że pojazd nam się nie rozwali, jak widzicie, teraz tutaj rzucam, no faktycznie odpadł bęben, ale to chyba taki element, który jak widzicie był na jednym malutkim studziku przybity, więc to akurat mnie nie dziwi.
bęben się również tutaj może ruszać, co nie zawsze jest oczywiście takie oczywiste. Nieoczywiste dla mnie jest też, po co właściwie zostały tutaj dodane te narzędzia w przypadku figurki, jaką tu dostajemy. No właśnie, moi drodzy, figurka, niestety, jaką tu dostajemy, jeżeli mogę ją w ogóle nazwać figurką, to jest moim prywatnym zdaniem nieporozumienie, no bo nie wyciągniemy tego, nie pobawimy się tym. Wiecie, zazwyczaj mamy dwa różne rodzaje klocków. A, takie, które stoją nam na półce i tam mają wyglądać, jest to okej, a na przykład są w innej skali, nierealnej, nie hipkowej, ale mówię, to wygląd ich ratuje. B, konstrukcje, której możemy się bawić. W sensie, no, tym możemy się jakby bawić, ale figurka, no, powoduje, że faktycznie stoi ten zestaw takim dla mnie rozkroku między właśnie zestawami wyglądającymi na półce, a bawialnymi. Po prostu dla mnie uważam, lepiej jest po prostu figurkę wyciągnąć, odłożyć na bok na klocki zapasowe, gdzieś na elementy, które wykorzystujemy do budów, a tu włożyć albo normalną figurkę, albo zostawić już bez właśnie na tej półce. Jeden gadżet tylko i wyłącznie został tutaj, jak widzicie, włożony do, przypięty właściwie do tego, przy czym to zabezpieczenie też mogłoby być tutaj lepsze. Reszta gadżetów, no po pierwsze nie ma swojego miejsca, a po drugie po prostu się nie mieści w łapach tej figurki. Nie do końca więc rozumiem, po co one tutaj są, choć pochwalić chciałbym je za wygląd, bo jest naprawdę spoko, jeżeli chodzi, wiecie, o alternatywy klockowe. Naprawdę zostało to całkiem spoko wykonane, przy czym ewidentnie jest to robione pod te zwykłe, normalne figurki z pełnoprawnej serii, tak bym to określił. Jeżeli mam coś powiedzieć, co mnie tutaj jeszcze boli, no to znów, ale to jak zwykle przy każdych właściwie klockach, nawet Lego, naklejki, tym bardziej, że tak jak tu musimy je naklejać na dwóch elementach, co powoduje, że nie możemy jakby tego rozdzielić. Na elementach pojedynczych już jest ciutkę lepiej, poza tym naprawdę konstrukt nie razi jakoś specjalnie, nawet jest, powiedziałbym, ok, pełnoprawny klockowy konstrukt, no tak jak mówię, może poza tutaj chwytakiem tego i oczywiście figurką. Bardzo chciałbym pochwalić coś, czego Lego nie robi, a robią blocki. Szyba była zapakowana w oddzielny woreczek, mówię to oczywiście nie pierwszy raz. Wszystko tutaj jeździ, wszystko się dobrze trzyma, co ma się kręcić, się kręci, wszystko tutaj funkcjonuje. Pojazd jest jak najbardziej legitny. Konstrukcja samego pojazdu nie razi mnie w oczy, poza wspomnianą figurką, no i jest po prostu ok. Troszkę ta rozdzielalność klocków jeszcze nie do końca, no i tak samo nie wiem tutaj, po co miejsce na ten hak, w sensie ok, doceniam, że jest, nie jest dalej, bo w sensie robię taką nadzieję, że będzie coś tu dołączane, nie jest, moi drodzy, nie jest, przynajmniej w instrukcji nie mamy zarysowanego, co by mogło być, tak zapomnijcie o tym, że któryś z pepkowych modeli, chyba że jest coś więcej niż pepkowe modele, w sensie takich przyczep, ale ja osobiście nie kojarzę. Podsumowując, widzę, że nie tylko podstawowe blocki robią tutaj progres i stają się coraz lepsze, co mnie bardzo cieszy, bo uważam, że potrzebujemy jak najwięcej alternatyw klockowych, więc skoro blocki się sprawdzają z roku na roku, też się stają coraz lepsze, cieszy mnie to i czekam też na kolejny rok, co tam się będzie dalej z nimi działo. Klocki pepkowe również poszły trochę do przodu. Wydaje mi się, że to nie jest dokładnie ta sama jakość, co pełnoprawne blocki, ale jest na pewno lepiej niż było. O ile oczywiście nie będziemy patrzeć na te figurki, które po prostu nawet nie są figurkami. Już nawet nie wspominam też przy okazji o tym, że figurka na obrazku ma inny wyraz buzi niż to, co dostajemy. Bo po prostu wątpię, żeby ktoś faktycznie kupował ten zestaw ze względu na o, jaka piękna buźka, muszę ją mieć, prawda? Z tego już nawet nie będę czepiał, bo jak dla mnie figurki stąd są do wywalenia i do po prostu zastąpienia. Ale poza tym jest ok, klocek jest twardy, w rękach nie pęka, buduje się w miarę ok. Może minimalnie być ciężko, jeszcze gorzej się rozbudowywuje, jednakże na blocki na pewno warto zwrócić uwagę, tym bardziej, że patrząc na stosunek ceny do jakości, jest naprawdę bardzo dobrze, bym powiedział. Blockom się będziemy na jesieni oczywiście przyglądać częściej, jeszcze mam trochę pojazdów tych pełnoprawnych, mam trochę prezentów od Was, także zostańcie tu i zostawcie subskrypcję, po to, by tych oczywiście filmów nie przegapiać. Dzięki, że byliście dzisiaj, bye!